Cześć, czołem, Kluski z Rosowem, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj chcę się z Wami podzielić e, taką krótką refleksją, e, mini recenzję, przedstawić e, słuchawacze, które właśnie kupiłem. Troszkę się rozglądałem na rynku, nie chciałem wydać jakichś absurdalnych pieniędzy, w sumie mi się to udało. Z tego co się zorientowałem, to Creative w tej chwili ma najlepszą cenę, dlatego że na swojej stronie za 269 zł oferuje ten produkt jako nowość, promuje go w ten sposób. No, versus 340 mniej więcej zł. Jest to na pewno dobra cena. Ok, czyli tak może króciutko, jeśli chodzi o samo opakowanie, bardzo fajnie wykonane, magnetycznie zamykane. Słuchaweczki znajdują się w tej górnej części, jakie otworzycie. Ja już je wjąłem, oczywiście tutaj jest ten powerbank, który jest jednocześnie opakowaniem dla nich świetnie dopasowanym. Króciutka informacja na temat parowania tutaj. No i oprócz tego oczywiście zawartość, czyli mamy trzy wielkości tych silikonowych gumek, które oczywiście warto sobie dopasować do swojego ucha. Jasne, że to wymaga odrobinę przyzwyczajenia. Jeżeli ktoś z Was tego nie korzystał z tego typu słuchawek dokanałowych wcześniej, czy nie śpi nie w stoperach, no to może być to jakieś nowe doświadczenie. Pierwsza ważna cecha to zwróćcie uwagę USB typu C. Ja mam e, e, telefon e, P30 Pro, a, więc bardzo jestem z tego zadowolony, ponieważ korzystam z jednej ładowarki jakaś tam mini, e, mini instrukcja. E, jeżeli chodzi teraz o kwestie, już takie bardziej, powiedziałbym, szczegółowe, e, na kilka rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. E, na przykład fakt, że te słuchawki są wyposażone w Active Noise Reduction. Nie jest to może system, który porównałbym do Sony, na przykład tak, ale jest on tutaj, powiedziałbym po staropolsku, trendsetterem na rynku, czy, czy, czy po prostu liderem. Nawet uważam, lepsze słuchawki robią pod tym względem od, od, od firmy Bose, ale to jest jakby inny temat, więc jest to system, który. Działa. Muszę powiedzieć, że działa, może jakieś kosmicznej roboty nie robi, ale na pewno troszkę szumu odcina, ale ponieważ on jest zastosowany, to dla tych, którzy na przykład chcieliby w nich biegać, bo ja też pod kątem sportu słuchawki kupowałem, zwróćcie uwagę, że jest ambient mode, czyli mamy możliwość wykorzystania właśnie mikrofonów, które są w słuchawkach, do tego, żeby część dźwięków jednak przekazywać do naszych uszu, byśmy nie byli całkowicie odcięci od otoczenia muzyką, no i tym systemem redukcji szumów. 40 godzin to jest kwestia, Oczywiście taka, że mamy naładowany maksymalnie powerbank i korzystamy z niego nie tylko jako właśnie etui, to jest samego powerbanka, no ale oczywiście po rozładowaniu wkładamy słuchawki, ładują się ponownie. Bardzo fajna rzecz. Bardzo wydajne rozwiązanie, wygodne. Co jeszcze bym chciał pokazać? Po pierwsze, Sweatproof, tak? Czyli jeśli chodzi o zachlapania, o pot, jak najbardziej na trening słuchawki się nie nadają. Z uszu nie wypadają, to już sprawdziłem na, na własnym przykładzie. Bluetooth 5.2. No i oczywiście ważna rzecz: Touch Controls. Już to pokazuję, przechodząc do samych słuchawek. No jeszcze kład mic. Chodzi o kwestie po prostu mikrofonów, które muszą występować i dają też ze względu na to nakasowanie szumów, powiedzmy, czy tych zakłóceń. Mikrofony są tu niezbędne, a, a też są odpowiednia jakość jest też bardzo istotna, jeśli chodzi o rozmowy telefoniczne. I te słuchawki w tym przypadku też się sprawdzają doskonale. Etui jest, jak widzicie, bardzo fajne, metalowe, y, wysuwane. Tutaj się nic specjalnie nie ma co zużyć, tak się zastanawiałem, czy jakiegoś mechanizmu nie będzie. Nie, to się po prostu ręką wypycha. Na szczycie mamy USB-C wspomniane i trzy diody. Jedna świadczy ta środkowo o ładowaniu samego etui powerbanka, a lewa i prawa, oczywiście, o słuchaweczkach. I teraz same słuchawki, zobaczcie. Po wyciągnięciu, które jest bardzo proste, bo wystarczy delikatnie chwycić, oczywiście w odróżnieniu od słuchawek, na przykład, Xiaomi, oczywiście, do których tak naprawdę nie możemy tych, tych, tych słuchawek, tego produktu porównywać, bo to jest to, kwiecie. No zupełnie inna klasa, tak, zupełnie inna cena. To jest, to jest produkt, powiedziałbym, nie wiem, 3 finalnie pewnie krotnie co najmniej tańszy, tak? Niestety i one zarówno pobrzękiwały w uszach, jak i też to no, wyciąganie z etui jest troszkę problematyczne, chociaż bez przesady. Z jakością dźwięku było różnie, więc no, za kilkadziesiąt złotych jak najbardziej tak, natomiast no, nie jest to zupełnie półka, o której rozmawiamy, jeśli chodzi o omawianek Creative. Diody się elegancko zapalają, jak wyciągamy z etui, magnes jest bardzo fajny jak widzicie, ciekawe ukształtowanie słuchawki. Czytałem testy poprzednich odsłon, poprzednich wersji tych słuchawek, recenzje i powiem Wam, że, że problemem były na przykład fizyczne przyciski, tak, które trzeba było dociskać. Tutaj tego nie ma, bo to są przyciski do, dotykowe i muszę Wam powiedzieć taką śmieszną rzecz, że już praktycznie już miałem niemalże spakowane te słuchawki do, do, i chciałem je odesłać, ponieważ po sparowaniu z telefonem yy, uznałem, że one są po prostu ciche, bo grają za cicho. No bo nie zdawałem sobie z tego sprawy i to było dla mnie miłe zaskoczenie, że z poziomu słuchawki przytrzymując zwyczajnie dotykowy po prostu ten panelik jestem w stanie zrobić głośniej lub ciszej, oprócz tego zmienić utwory i regulować też tym, tym systemem redukcji szumów, tudzież ambiektywności Małg włączyć. Więc to jest feature według mnie doskonały. Nie trzeba już naciskać tych słuchawek, nie wywołuje też żadnego dyskomfortu. Wiecie, w, jeżeli do ucha już słuchawka jest złożona. E, dotykamy leciutko panel. Po chwili słychać takie piknięcie, i słuchawka po prostu e, e, zwiększa, zwiększa głośność. No i cóż, e, tak jak wspomniałem, na trening moim zdaniem, słuchawki nadają się świetnie. Tu jest bardzo ładnie wykonane. E, takie widzicie, tutaj pokryte taką czarną czarną, lekko umowanym materiałem po to, żeby się nie rysowało. Nie wypadają z uszu, grają bardzo ładnie. Nazwałbym to, to, to brzmienie takim matowym, lekko basowym. Jestem z niego bardzo zadowolony. Oczywiście korzystam też z equalizera, w którym wyposażony jest telefon, więc nie ma problemu, żeby te dźwięki dostosować. I do słuchawek oczywiście możemy zainstalować dedykowaną aplikację, z, której, z poziomu której możemy sobie regulować, właśnie zmieniać przypisanie poszczególnych funkcji do np. dwu- czy trzykrotnego tapnięcia w lewą lub prawą słuchawkę, bo też taki podział tutaj istnieje. No i cóż, tyle z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam e, do kontaktu, jeżeli filmik się podobał. Kciuk w górę, e, subskrypcja z dzwoneczkiem. Wszystkiego dobrego i życzę wielu miłych chwil spędzonych w towarzystwie tego produktu. Naprawdę jestem z nim bardzo zadowolony i, i serdecznie polecam. Trzymajcie się.